Witam Was serdecznie z tej strony Itachu20 i zapraszam Was na szósty odcinek mojego Let's Playa z cyklu Zagrajmy w The Elder Scroll 5 Skyrim. Przybywasz do smoczej przystani. Dobra, jesteśmy w Białej Grani, w siedzibie Jarla. Właśnie zdobyliśmy pierwszy krzyk. Udało nam się ubić smoka. Na razie jak na... O! Jestem twym huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Teraz dostałem osobę, która może ze mną chodzić. No, na różne zadania za mną, towarzyszyć mi, o. Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przymkną oko na twoje wyzwanie. Tak, jak zostaniemy złapani na jakimś przestępstwie, to będziemy mieli opcję, dzięki której żadnych strat nie poniesiemy. Przysięgam ci służyć, mój Tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co... Dobra, posiadasz. Akurat nie chcę na razie chodzić z nikim, więc... nie będziemy korzystać z jej pomocy. No dobra, wyszliśmy. Biała Grań. Pogoda paskudna, ale trudno. Staliśmy kiedyś zadanie, żeby ubić się przywódcę jakiejś bandy. Bandytów czy tam co, więc... Pomału się tam wybierzemy, zobaczmy, czy jestem obciążony. Ojej, oj, to ostro. Na godzinę jest szósta. O kurde. Sklepy chyba od 8 są otwierane? A nie, to już jest wieczór. No to o 8 zostanie zamknięte. Chodźmy posprzedawać, co nam nie będzie potrzebne. Super. Mam tu coś dla każdego. Wszystko. A, trochę tego, spoko. Trochę tego. Pozbędźmy się tego, co nam się nie przyda. Nie trzeba, strzały mi się przydadzą, tym się bije. Łuk, strzały drugie, sztylet. Nie, jest dwuręczny się nie przyda, topór też nie, to też nie, to mi nie trzeba. Dobra, nie wiem, czy się będę bawił, albo to sprzedajmy stroje. Tarczę mam nawet niezłą. Okej, okay, co tu jeszcze można posprzedawać? Ametysty i... Diamenty i inne rzeczy są potrzebne do robienia na przykład biżuterii, naszyjników różnych albo pierścionków. Kurde, te smocze kości i łuski strasznie dużo ważą. Trzeba będzie jak najszybciej kupić jakieś mieszkanie, żeby można było gdzie to pochować, kurde, bo będzie kiepsko. 177. Nie jest tak źle. Na chałupę trzeba mieć 5000. Ja mam na razie 2,5 prawie. No to... Nic, idziemy zwiedzać Skyrim. Nie chcę marnować na razie kasy na konia, bo koń kosztuje tysiaka. Oprócz tego, jeśli nas ktoś zaatakuje i zejdziemy z konia, to ten koń też nam pomaga. Co w niektórych sytuacjach może nawet być nieprzydatne, bo atakuje wrogów. Jeśli my ich nie atakujemy, on też atakuje. Coś dziwne. I może zginąć i tysiak w plecy. A jak na początkowym etapie gry, to każda kasa się liczy. Wczoraj oglądałem filmik na YouTube jakiegoś chłopaka ze Stanów i udało mi się
znaleźć fajny sekret, który, no, może się przydać w początkowym etapie gry, ale i nie tylko. Tutaj jest ta siedziba, gdzie mamy zgładzić tego gościa. Questy sobie pozaznaczamy. Dobra. Okej, zaraz tam pójdziemy, tylko tu jeszcze jest zabawa, będzie. Na wszelki wypadek sobie zapiszę, bo w RPG-ach lepiej często zapisywać, bo można zginąć. Ups, cholera. Nie wiem, pod mniej szkoda, zapomniałem ustawienia. Aha, nie mam łuku, to sobie dodajmy pod trójkę. Tak, to są... Ups, bandyci. Twoja stara. O. Dostał. Headshota. Złoto. Na razie nie chcę brać różnych rzeczy, bo się przeciążę, a tu mamy konika. To na nim sobie pojeździmy. Wytrychy się przydadzą. Strzały też. Chyba lepszych na razie nie używam. Dobra. Lepiej zapiszę jeszcze raz. Lepiej cały czas zapisywać, niż później jeden etap gry powtarzać kilkanaście razy. O, akurat książkę mamy, która podniosła nam kradzież o jeden poziom. No to fajnie. Dobra. Sprawdźmy, czy mi się uda otworzyć. Ups. Ajaj, prawie. Mamy. No i znowu umiejętność wzrosła. O, to fajnie, bo akurat ja będę korzystał z czarów przywracania. Gdzie to mamy strój? Tak, przywracanie kosztuje o 10% mniej many. Czekaj, bo coś mi tu znikło chyba. Aha, bo miałem ten amulet założony. Dobra, tam szkurda, trudno się zdecydować jak na razie. Oh, shit! Oh, fuck! Sam na trzech. Spieprzajcie, cholera jasna. Nie szukam na razie, bo... Oh, kurde. Dobra, jednak poszło dosyć łatwo. Myślałem, że będzie gorzej, ale... Okej, nic więcej mi na razie od nich nie potrzeba. Co my tu mamy? Mieszek. Topór mi niepotrzebny. A konia tym pajacom mogą ukraść i tak już nie żyją. Dobra. Pojedźmy szybciej, żeby się dostać do tych bandytów. Tamcie się chyba pojawili na ten, bo otworzyłem tą skrzynię. Kurde. No i... No, teraz akurat uciekł, to może i lepiej. Skóra się przyda. Tak, już jesteśmy bardzo blisko. Tam jest jakiś koleś. Ups, za daleko chyba.
O, i na dodatek umie czarować. Stoi w miejscu. O, i przyszedł drugi. Dobra, jeden padł. Ups. Kurde. To się jeszcze okaże. Cicho siedź. No. A, dobra, strzał też wezmę. I tak na razie nie wiem, których używam, ale... Tylko tak, konik mi zwiał, a tam, gdzie chcę się dostać, to jest kawał drogi. Bym miał konia, bym się tam szybciej dostał. Chyba licho. Miotu mi nie trzeba, coś tu ciekawego jest. A tu jest ten koleś, którego sprzątłem. No dobra, niech będzie. Całe szczęście, że strzały tutaj nic nie ważą, bo byłoby przekichane. Dobra, wchodźmy. Tutaj gdzieś przywódca. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, po cichutku najpierw. Dobra, jest koleś. O, jest pułapka. Aha, te kamienie spadną. Kurde, nie chciał umierać. Dobra, tarczę wezmę, klucz, wytrychy, złoto. Jest. Rudy żelaza, przyda się później. Odwiedzę to miejsce, jak będę miał więcej miejsca w ekwipunku. Na razie nie będę zapychał tym. Dobra, lepiej zapiszę. Bo tu chyba jest trzech gości. Jest tam kto? Dobra, schowajmy się, może nas nie zauważą. Robimy to po cichutku, jak na razie nie będziemy robić jatki. A chyba, że będzie trzeba. Jest tam kto? O, wysuń mi się lepiej, wysuń mi się lepiej. To się stąd spróbuję zdjąć. No i dobra. Jeden mniej. Ups, i level. A nie, chyba nie jeszcze. No, chodź, chodź, chodź. Coś tu było, chyba coś tu nadal jest. Stój w miejscu. Ładnie. O, o. Ktoś tu leci. A on też tu idzie? Dobra. Szósty level mamy. Jak stąd będę strzelał, to mnie szybciej obczają. Może mi się teraz ona ładnie wystawi. No dobra, sprzątnę ją. Shit. Ej, patrzcie. Idą, idą. Każdy normalny by mnie zauważył, ale... Ale nie oni. Kto tam? Kto
będziecie stać, to... Co prawda, to prawda. Oto i koniec. Jest, zadanie wykonane. No, nawet łatwo było. Myślałem, że będzie gorzej, ale dobra. Książki fleta mi nie trzeba. Ty nic ciekawego nie masz. To jest kuźnia, można sobie coś przyrządzić, znaczy no, stworzyć jakąś zbroję. Złoto, buty mi niepotrzebne. Okej. To mi się przyda, to też, o. Książka transmusji, nie wiem, coś tam nie zdążyłem przeczytać, transmutacji. Gdzie to jest? Ujejoj, trochę ich mamy. Tak, transmutacja. Dobra, weźmiemy te bryłki. Trochę waży, nie biorę. Okej. Tu też jest książek dużo, jest jakieś bardziej wartościowe, to wezmę. Tego nie. A mamut leży. To była też pułapka. Chyba tyle. Kurde, mogłem ich też rozwalić w taki fajny sposób, jak w innym z filmików. O, nie trafiłem. Może tylko w tatrze. Oj, by się ładnie zapalili. Trudno. Za jakiś czas się tu goście dalej odnowią, więc wtedy będzie można z nimi się zabawić w taki sposób. Haha. Dobra, idziemy. Level mamy. Co by se tu dać? Najpierw na kondycję, bo nam się przyda. Tak od razu kowalstwa nie będziemy dawać. Broń dwuręczna nie będziemy się bić. No to już nie mogę. Na razie się biję toporem. Nie wiem, czy rozwijać umiejętności walki toporem. Oj, dziwne. Nie wiem, jak się wraca. Zawsze mi wyrzuca. Łucznictwo. Dobra. Będę wojownikiem, który będzie się posługiwał i mieczem, i jednoręcznym i łukiem. Trudno. No i następna z pułapek. Da się ją rozbroić? Chyba nie. Będą trzeba urwać. Kurda, konia nie ma. Tutaj jest pułapka właśnie. Ten mamut pewnie tu wpadł i... oni go zaciągnęli później tam do swojej groty. Dobra. Idziemy tutaj. Tak. Gwiazda zaranna. Kawał drogi. Mam nadzieję, że dojdziemy. Chyba, że nas coś silnego po drodze spotka, to będzie kiepsko. No, już się właśnie zmienia rzeźba terenu. I pogoda też już. Kawałek śniegu, teraz dolina. Teraz opiszę sobie jeszcze raz, co mi szkodzi. Tutaj jest co? Aha. Dziwne miejsce. Aha, bandyci chyba. Ups, już mnie wykryli? Kurde, mogą se dać na skradanie. To bolało. Stój w miejscu. Dostaniesz ode mnie prezent. Na Mikołaja. Spóźniony, ale szczery. Ej. Co za dziad, kurde. Kłusownicy zasrani, a nigdy ich nie lubiłem. No, już nie żyje, dobra. No, nic innego od ciebie mi nie jest potrzebne. Kurde, mamuta zabili. Co gorsze, że to nie był ich pierwszy. Kości trochę tu jest.
Dobra. Zobaczmy, bo mamy gdzieś chyba jeszcze questa. Aha, tutaj i tam. Dobra, jakoś się uda dojść, mam nadzieję, tam do tego gwiazdy zarannej. O, zaraz będziemy mieli siedzibę gigantów i mamutów. Oni się jakoś zawsze razem trzymają. Kurde, myślałem, że to co innego, a to renifery? Może świętego Mikołaja? Biegają luzem. Jak tak będzie, to Mikołaj na święta nie dojedzie do nikogo. Dobra, odkryjmy sobie to miejsce. Często też oprócz tego, że tu są, mają jeszcze jakieś prezenty fajne, ale to teraz się nie dostaniemy. Dobra, schrzeniamy stąd, bo jesteśmy za słabi, żeby powalić giganta. Obym tu na nic innego jeszcze nie trafił. Albo nie mam zamiaru się żegnać z życiem. Ale mniejsza z tym. Oj kurda, kondycja. O, jest droga. Fuck, pająki. Precz mi stąd. Idę właśnie do tej wioski pokazać wam fajnego bajera, jakiego widziałem. Więc na pewno, jeśli ktoś już o tym wie, to spoko. A jak nie, to się dowie. A przyda mu się to na pewno. Ups. Tutaj mamy dużo towarzystwa. Jeden jest tam. Nie wiem, może się da ich po cichutku ominąć. Ja na razie mam za zadanie dotrzeć tylko do tamtej wioski, a nie bawić się z bandytami. Ups, coś mnie zauważył? Oko się zwiększyło? Chyba tak, ale... Ups. Jeszcze mi chyba nie wykryli w pełni, choć jak na razie coś widzieli. O, o fuck, idzie koleś. Kurda, ten jakiś mocniejszy. Wow. Kurde, tarczę mi usunęło. No właśnie się staram cię zabić. Kurde. Innym razem się chłopaki zabawimy. Zrobimy sobie może trójkącik albo czworokącik, jak będziecie chcieli, ale nie dzisiaj. Kurde. Tu trochę miksturu jest kondycji. Lecimy. Kurde, pająki, nie chce mi się bić z nimi, ale... Precz mi stąd. Kurde, co to? Aha, krówka. Już myślałem, że jakieś inne cudo. Gigant, kurde.
O, brakowałbym się na gościa natknął. Kurde, zapomniałem na ile nagrywam, więc jak dojdę i pokażę wam ten sekret, to... Ale też mnie dziwi, jak gościa takie rzeczy znajdują, nie wiem, czy producent gry coś im podpowiedział, czy co? Dobra, jeszcze trochę. Ale na pewno w większości gier, kurde, są jakieś sekrety poukrywane. Może akurat znaleźć coś w RPG-ach. Kurde, następne. Ajajaj. Sterowanie mi się pomyliło. Z buta i z topora. Między oczy. Dobra. No, kurde. Chyba mam dwie tarcze i dlatego mi ich nie dodaję do tego. Do szybszego dostępu do nich. Dobra, zobaczymy. Jak mi znowu znikną, to... Chodzi strażnik pewnie. Dobra, no i tak. Tu jest chyba karczma, czy tam gospoda, jak to woli. Tutaj jest siedziba Jarla. O, właśnie tutaj. A ta skrzynia ukryta, no tak, tu jest do przetapiania, ten piec hutniczy. Tu jest wejście do kopalni. A i dobra. Siwobrodzi wezwali smocze dziecię do wysokiego. A to jest tutaj ukryta, jest jaskinia? O, jest. Przed chwilą to mieliśmy. O. Oj, proszę bardzo. Mamy, pozbierajmy, co się nam może przydać. Żeby się za bardzo nie przeciążyć, co jest oczywiście drogiem. Kamienie dusz, ale... No, klejnoty, kurde, i kamieniami na zewnątrz. Co nam się może przydać? Gufelnic, mikstura, wiadomo. Kondycji, mana też, chorób. Paski skóry też się przydadzą. Ten też, to też. Kondycja tak samo. Sztabki różne się i to bardzo przydadzą. Dobra, weźmy sobie mikstury na różne odporności. Ale i trucizny. Trucizny można nakładać na bronie. Dzięki temu będą jeszcze zatruwać przeciwników. O, 30 wytrychów, dużo. 750 zł, no spoko. Jak to posprzedaję, to coś mi się zdaje, że już chyba będzie mnie stać na chałupkę. O. Ulala. Nie wiem, tam chyba mówili, że co 24 godziny, czy ile, skrzynia... Nowe przedmioty się w niej pojawiają. Dobra. Doszliśmy tutaj, odkryliśmy lokację. I teraz przy pomocy szybkiej podróży wrócimy sobie do białej grani. Pewnie będzie dzień, więc będę mógł posprzedawać część tych przedmiotów i zarobić nieco złota. Ciekawe, ile jest takich skrzyni ukrytych w Skyrimie. Sam bym jej nie znalazł, za ciula. Ale goście obczaili, co i jak. Dobra. Nie twierdź nic, bo sprzedajemy, co się da. Nie przyda mi się. To też nie.
To jest dosyć fajne. To się zostawi. Co do zbroi. Właśnie, tarczę jedną sprzedamy. To się zostawi. To sobie sprzedam. I to też sobie sprzedam. Mamy no 4000. Tutaj. Wytrychów, to nie jest tak źle. Dobra. Albo nie, może. Będę miał za duże obciążenie. W piecu hutniczym. Zobaczmy, co można zrobić. Sztabkę srebra. Już nie mogę i żelaza. Tu mamy 4000. Znasz mojego ojca. Jest zarządcą. O, ten ma dla mnie nagrodę. Z towarzyszami porozmawiam później. A, chyba... Poczuj przystanie. A, tego questa już wykonałem, także idź. Dobra, idziemy tam. Niech nam koleś da nagrodę za zgładzenie tego bandyty. Mogę sobie poradzić ze zbójami, ale ze smokami. Kurda, strasznie mi ten biała grań przypomina mi, nie Minas Tirith, tylko... kurda... Siedzibę Rohanu. I to bardzo mi przypomina. A samotnia trochę Minas Tirith, bo też jest tak wzniesiona na takim szczycie. Na takiej skale, o, ogromnej. Dobra, idźmy po nagrodę. Tak, o właśnie. Pracuję jako zarządca dla Jarla. Doskonale. Ile kasy? 100. Oto nagroda. O tak, mogę kupić dom, ale mi jeszcze nie stać na niego. Zobaczmy. Mamy tak, książki. Dobra, ta nic nie dodaje. Dziennik, to mi coś doda. List od przyjaciela. Dobra. Nagroda to tylko za zgładzenie tego gościa. Ta książka nic mi nie doda. Złodziej też nic. Dobra. Bo już mi dodała. Nie jeszcze. Źle się czujesz? Sprzedajmy sobie książkę. Tom. O, retoryka wzrosła. Dobra. Można skorzystać. Dzięki. Wiesz co? Zdejmijmy zaklęcie. Dobra, z tego. Zwiększę zdrowie 20. Na razie nie będę. To na pewno przyda się. Oj, szata. Nie. Nie będziemy zdejmować. Zobaczmy. Zaklęcia jak są zdejmowane, to są... Tak, tam było wcześniej... zwiększało odporność na porażenie o 40%. Przedmiot został zniszczony, czar został zapisany i spadło do 15%. Dobra, to już mniejsza z tym na razie. Dobra, i znowu kończymy w siedzibie Jarla. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Ja byłem Itachu. I żegnam się z wami. Do widzenia.